Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski wskazał, że za wojnę na Ukrainie oprócz Władimira Putina odpowiedzialny jest również niemiecki rząd, który przyzwolił na rosyjski imperializm. Polityk Solidarnej Polski dodał, że przez lata prorosyjską politykę prowadził Donald Tusk, który powinien za to odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. Przestawiał Donald Tusk zwrotnicę z zachodu na wschód, za co w mojej ocenie powinien zasiąść na ławie oskarżonych po wyroku Trybunału Stanu w ramach procesu deputinizacji. Europosłowie ze środowiska Donalda Tuska wielokrotnie głosowali za antypolskimi rezolucjami w Parlamencie Europejskim. Autorami wymierzonych w Polskę dokumentów byli politycy zamieszani w aferę korupcyjną. W śledztwie dotyczącym tej sprawy pojawia się wątek rosyjski. Co łączy EPP, socjalistów, z grupą polskich europosłów Platformy? Że głosowali tak samo. Że wszędzie tam, gdzie Polska była atakowana, głosowali tak samo. Część z tych ludzi, powtarzam, siedzi już w więzieniach. Z jakiej paki Donald Tusk teraz mówi, że on walczy o polski interes, że będzie walczył o polskie interesy? To są głosowania, to są fakty, nie nasze opinie. Politycy Platformy Obywatelskiej, jak i sam Donald Tusk, w przeszłości wielokrotnie krytykowali inicjatywy polskiego rządu, które miały na celu wzmocnić pozycję naszego kraju. Opozycja była przeciwko reparacjom wojennym od Niemiec, budowie centralnego portu komunikacyjnego, przekopu Mierzei Wiślanej czy budowy Baltic Pipe. Wszyscy doskonale wiemy, że Donald Tusk ma być tutaj mianowany, wsadzony na funkcję premiera przez Niemców po to, żeby tego typu inicjatywy w Polsce po prostu blokować. Inicjatywy niekorzystne z punktu widzenia rządu niemieckiego. Już na samym początku rządów koalicji PO-PSL Donald Tusk zapowiadał otwarcie na Rosję. Chcemy dialogu z Rosją, taką jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Prawa ręka Donalda Tuska, minister spraw zagranicznych w jego gabinecie Radosław Sikorski, w 2010 roku mówił, że Rosja powinna zostać członkiem NATO. Te słowa padły już po rosyjskim ataku na Czeczenię i Gruzję, kiedy wschodni imperializm ponownie dawał o sobie znać. Jej członkostwo mogłoby przynieść stabilność i bezpieczeństwo regionu, gdzie dotychczas nie było ani jednego, ani drugiego. Rosja nie powinna być z góry wykluczona. Za rządów Platformy Obywatelskiej zrezygnowano z budowy tarczy antyrakietowej, zlikwidowano jednostki wojskowe w strategicznej wschodniej części kraju, uzależniano Polskę od rosyjskich surowców i oddano Kremlowi śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej. Donald Tusk, uzależniając Polskę od energii rosyjskiej, rozbrajając armię, wchodząc we wsparcie polityki niemieckiej, która miała na celu sojusz niemiecko-rosyjski, kosztem Polski działał na szkodę Polski i dlatego właśnie powinien za to odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu. Donald Tusk był największym szkodnikiem w historii Polski, jednym z polityków, którzy już w tak zwanej wolnej Polsce po 1989 roku robili wszystko, co sugerował i co zalecał Berlin. Mam na myśli otwarcie na przyjęcie uchodźców, działania takie prorosyjskie. Aby Donald Tusk został postawiony przed Trybunałem Stanu, potrzebna jest większość 3/5 Sejmu. Skazanemu może grozić m.in. utrata czynnego i biernego prawa wyborczego, zakaz zajmowania stanowisk o szczególnej odpowiedzialności, a za przestępstwa kara pozbawienia wolności zgodnie z ustawą. Paweł Błoch, Telewizja Republika.